Siemanko, witajcie widzowie w kolejnym odcineczku z Toilet Tower Defense i dzisiaj zrobimy sobie potężny ranking nowych crate'ów, czyli wszystkie nowe crate'y widzowie, jak ten 4 tutaj lipca, tak samo Fun Crate, Time Crate i Future Crate. Porównamy, które są najlepsze, potwieramy po 200 crate'ów z każdego rodzaju i słuchajcie, te crate'y porównamy, które wyjdą nam najlepiej w openingu, także widzowie, zostawcie łapkę w górę, zostawcie suba dzwonem i zapraszam was na losowanie na Discordzie, na Żabkach Mereza, widzowie, warto być na Discordzie naszym, jeżeli spełniacie oczywiście wymagania, wiecie, tam wiekowe, Discorda i tak dalej, także zapraszam wtedy i jak najbardziej można brać udział, możecie po prostu wbić widzowie, troszkę popisać na kanałach trzeba i już macie dostęp do kanału losowania, jak czegoś nie wiecie, to załóżcie etykieta, to wam tutaj moderatorzy pomogą, chyba że no, coś odwalicie głupiego, to widzowie pamiętajcie regulamin, to, bo wtedy dostaniecie bana, także nie opłaca się, bo później wiecie, nie wejdziecie, bo trzeba mieć jednak tutaj konto do telefonu podpięte, więc nie polecam robić głupot, tylko po prostu brać udział w losowaniach, na przykład, które aktualnie się odbywają, jak na Golden widzowie Future Large Clockmana, tego oto pana tutaj rozdajemy, tego tutaj dosłownie z podpisem i po 5 kagemów widzowie, dla tam chyba 5 osób było, jak dobrze pamiętam, więc widzowie mamy po 5 kagemów rozdajemy, aż 5 osób wygra. Zapraszam do losowań, macie na Discordzie, link macie w opisie i lecimy do odcinka. Na pierwszy rzut widzowie polecą crate'y, które zostały dodane ostatnio, czyli są to crate'y widzowie z okazji 4 lipca, czyli Dzień Niepodległości, słuchajcie, w Stanach Zjednoczonych, więc mamy tutaj takiego ziomeczka, który ma 99,95% i jest to widzowie z Sparkler kamerka. Jest to oczywiście uncommon, ale możemy tutaj dostać takiego pięknego godli z szansą 0,05% widzowie. Zobaczymy, czy te crate'y będą mega dobre, czy jednak totalnie nie oddadzą. Dzisiaj widzowie te wszystkie nowe crate'y, jak już mówiłem, sobie porównamy i zobaczymy, który najbardziej opłaca się zestaw otwierać. Także nie ma co przedłużać widzowie. Pierwsza dziesiątka czwartolipcowych, że tak powiem, crate'ów. I co mamy? Mamy Sparkler kameramenów, którzy nawet ich nie widać. Nie wiem, dziwna sprawa widzowie, ale nie wczytuję mi grafik. Czekajcie, jak teraz otworzymy znowu dyszkę, okej. Dobra, zobaczmy widzowie, czy tutaj coś się uda złapać. No się nie udało. Tym razem mają głowy, ale ciała dalej nie widać widzowie. Ważne, że tutaj się wyświetlają, ale mega dziwna sprawa, że jakoś nie chcą się tutaj wyświetlić w momencie, kiedy wiecie, otwierają się crate'y i no nie mają po prostu, nie wiem, po prostu nie mają ubrań. O co chodzi? Co tu się w ogóle dzieje? Jakiś taki widzowie dziwny bug i no ja już w gierce jestem długo, także powinno dawno się wczytać. No to już widzowie, nie jest tutaj po prostu moja wina. My i tak czekamy na godli, także raczej te sparklery widzowie, no jeżeli chodzi o otwieranie tego crate'a, to tutaj po prostu wiadomo, że liczymy tylko i wyłącznie nie na uncommona, tylko liczymy na godli. Jeżeli nie będzie godli, no to tak naprawdę crate'ik jest nieudany. Tutaj nie ma jakiegoś, wiecie, pośredniej jednostki, którą można zdobyć typu mityk, albo chociaż jakaś legenda. Nie, tutaj widzowie, albo zdobywacie kupę, albo zdobywacie mega godli. Dobra, w końcu się wczytało, ty, no nie wiem, to mega dziwne. Tak długo się wczytywały te postacie, żeby musiałem otworzyć 60 crate'ów, chyba 70 otwieramy, no i się 70 tutaj kolejną dziesiątkę, mamy 70 crate'ów, uwaga, dobra. Czy wiedzieliście, że na Bloxboom możecie kupić sobie jednostki w TTD i bot wam je dostarczy, robiąc z wami automatyczny trade? Pamiętajcie widzowie, że jeżeli nie dotarła do was postać, to napiszcie na support na stronie, macie tutaj taki przycisk, jest on całodobowy i na pewno wam pomogą, dzięki czemu macie pewność, że na 100% dostaniecie to, co kupiliście. Jak to zrobić? Klikamy register, najlepiej wybrać pierwszą opcję, czyli Robloxa, wchodzicie w store Toilet Tower Defense i kupujecie na przykład Leprechaun Cameramana. Z kodem MERES macie aż 10% zniżki, więc pamiętajcie, by go zawsze sobie wpisać. Możecie wybrać płatność kartą albo opcję poniżej i zapłacić na przykład blikiem. Po opłacie wystarczy wcisnąć przycisk wyświetlony na stronie, dołączycie wtedy na serwer z botem, bot ten wyśle wam zaproszenie do trade i przekaże wam zakupiony na stronie itemek. Bum! Gotowe. Niestety z poprzedniego nic fajnego nie wypadło, teraz kolejny widzowie dziesiątka, kolejna dziesiątka, kolejne Sparkler Cameramani i słuchajcie, w tym momencie postanowiłem, że otworzę 30 na raz, może otworzenie większości tutaj, wiecie, większej ilości na raz po prostu sprawi, że jakiś godli tutaj wyleci, bo to tak działa, że wiecie, te procenty można tak szybciej nabić. Możliwe, że ktoś na partner eksperyment widzowy, czyli właśnie na tym eksperymentalnym TTD, też aktualnie siedzi i otwiera i może moją szansę zabrać na godli, wiecie, więc tutaj widzowie chyba lepiej otwierać najwięcej jak się da. Znowu zrobimy 30. No niestety, póki co widzowie, same sparklery, to jest taki crate, który jest jak time crate, dosłownie, tak ciężko coś tutaj zdobyć, że to jest po prostu masakra. Ja pamiętam, że jak był crate Świętego Patryka, to dosłownie z pierwszych crate'ów dostawałem widzowie Titana Clovermana i to nie było żadnego problemu. Dało się zdobyć jakiekolwiek dobre postacie, no a tutaj przeważnie te crate'y wyglądają tak, że nie dość, że są za robuxy, bo te widzowie, które aktualnie otwieramy, są do kupienia za robuxy, ewentualnie co godzinę w grze możecie dostać darmowego jednego crate'a, ale jak dacie 4,5 tysiąca robux, to będziecie mieli setkę takich crate'ów, ale zobaczcie, że ja otworzyłem już widzowie ponad 100, no już blisko 200, bo prawie
kończymy, a i tak nie mam żadnego godli. Oczywiście to jest mój fart, więc tutaj wiadomo, ktoś może mieć większe szczęście, może kupić sobie na przykład pierwszy zestaw za najtańsze robuxy i po prostu no wyleci mu ten godli. Ewentualnie gracie za darmo, dostaniecie jednego krejta otworzycie i tak naprawdę widzowie za darmożkę sobie otworzycie godli. Też jest taka możliwość, niestety widzowie, podsumowanie tego krejta jest takie, że mamy 200 Sparkler kameramenów. Dosłownie nic nie dostaliśmy, nic z tych krejtów nie wyleciało, także uważam, że te krejty są póki co najgorsze. Zobaczmy, czy fan crate bardziej odda i czy przebije naszego tutaj widzowie z okazji 4 lipca krejcika. Nie wiem, jak to tak na szybko mówić. Może po prostu fajerwerkowego krejta, no bo to też tak się kojarzy z fajerwerkami, po prostu z taką, wiecie, celebracją tego. No i dobra, pierwsze 10 ekskluzywnych fan crate'ów, widzowie. Czy tutaj coś wyleci? O, widzowie, rośnie, rośnie! Patrzcie, normalnie, widzieliście to? Bez kitu, to jest najlepszy krejcik, jaki mógłbym wam polecić. 2 Titan Funmeny, widzowie. Potężny opening, no po prostu dyszka. To już, widzowie, jest top 1 crate aktualnie. Zobaczymy, czy któryś go przebije, no ale mamy dwie najlepsze postacie, tak? No mamy na to 1%, to wiadomo, że więcej niż w tamtych crate'ach, ale widzowie, i tak to się nie liczy. Liczy się efekt końcowy, czyli czy po prostu coś fajnego dostaniemy. Niestety z tamtego krejta nic nie dostaliśmy. Tutaj dostajemy mega dużo fanmenów, large fanmenów, no i oczywiście już 2 Titan fanmenów. Także nawet jeżeli, widzowie, pootwieram wszystkie tutaj te krejty i nic mi już nie poleci kolejnego, w sensie no liczymy tylko na Titana fanmena, bo to jest, widzowie, taki krejt, gdzie tylko na niego polujemy, bo tak naprawdę tych fanmenów będziemy mieli mega dużo. Więc tutaj patrząc na to, i tak już ten crate mega oddał, w sensie 200 takich crate'ów, myślę, że na spokojnie, bo po ile one są, zaraz zobaczymy. Jeden crate 500, 10 crate'ów 5000. No dobra, gdyby tak to sobie podsumować, to troszkę dużo wychodzi. Musiałbym jeszcze dostać jakiegoś Titana Fanmana, nawet Z2, żeby mieć tak, wiecie, na zero, jeżeli bym to kupował na normalnym TTD, no dzisiaj jakbym miał te fan crate'y kupić w normalnym TTD, albo no po prostu sobie tak kupić za moje gemy, no to by tak się nie opłacało. Te dwa razy Titan Fanman na 200 crate'ów, to nie jest tak dużo. Fajnie, jakby wyleciało, no, 4, nie? 4 to by było takie, myślę, minimum, żebyśmy byli zadowoleni. Oczywiście otwieramy dalej po 30, nawet widzowie, na szybciutko, dlatego, że to daje większą szansę, tak mi się wydaje. Chociaż, no, w sumie, czy większą? No, teraz otworzyliśmy pierwszą dziesiątkę, to z tej pierwszej dziesiątki nam wyleciało, teraz otwieramy po 30 i nie leci, widzowie. Także nie wiem, czy to daje aż tak dużo farta. Dobra, może otwórzmy sobie dyszkę i uwaga, dobra, ziomeczki, ziomeczki, dawaj, 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 rośnij, rośnij. Widzowie, patrzcie, normalnie, to jest przepis na sukces, nie? No co tu się dzieje? Normalnie lepiej otwierać podyszkę, dosłownie, najlepiej dyszkę otworzyć. Mamy kolejnego Titana Fanmana, jeszcze jeden Titan Fanman i serio będziemy tak na, myślę, że na fajny taki lekki plusik, nie? Że wtedy będę po prostu zadowolony, bo tu już nawet nie chodzi o gemy, tylko o to, żebym był zadowolony. 3 Titan Fanmanów z 200 crate'ów póki co, jeszcze mamy, widzowie, ich całkiem sporo, także dobra, kolejna dziesiątka. Zobaczmy, to aktualnie jest najlepszy crate, widzowie, do otwierania, naprawdę, moim zdaniem najbardziej się opłaca to otwierać w TTD aktualnie, bo serio, ja nawet kupiłem w normalnym TTD i też z pierwszej dziesiątki mi poleciało. Wydałem 5000 gemów, taki Titan chodzi po 25000 chyba aktualnie, chociaż no mogę się mylić, bo dawno nie zaglądałem, ale widziałem, że 25000 coś takiego było. Chyba za 30 nawet poszły z podpisem, no bo nie ma go tak dużo w normalnym TTD tak naprawdę jeszcze, także widzowie, można go za fajną cenę sprzedać. Takie 3 Titany, no to myślę, widzowie, że totalnie mi tutaj fajnie to wyszło, więc ten opening, widzowie, uważam za bardziej udany, ale jeszcze może mnie zaskoczy, mamy ostatnią dziesiątkę. Otwieramy ostatnią dziesiątkę fan crate'ów i później, widzowie, kolejne z tych nowych crate'ów, czy będą oddawały? Zobaczymy. No niestety, large fanman, no ale widzowie, tak, podsumowanie jest takie, że no pełno fanmenów, large fanmenów, to wiadomo, no ale patrząc na to, że mamy 3 Titan fanmenów z 200 crate'ów, to nie jest tak źle. Mogłoby być lepiej, ale widzowie, to póki co jest najlepszy crate, jaki otwieraliśmy. Lecimy z future crate'em. Tu też mamy, widzowie, 1% na goldena, także jeżeli nie poleci golden, no to totalnie, widzowie, będzie lipa. Serio, nawet jak jeden nie poleci nam z 200, no to ten crate będzie mega słaby, bo zobaczcie, że fan crate mega fajnie oddał. Niestety, widzowie, druga dziesiątka i mamy 20 otworzonych, no cóż mogę powiedzieć, na razie nie oddaję, dajmy może 20, otwórzmy, zobaczmy, jakiegoś goldenika tutaj dostaniemy. Dobra, tutaj goldenika nie ma, może tutaj jakiś goldenik, też, widzowie, nic mi się nie świeci. 40 crate i niestety żadnego golden future large clockmana, co jest mega słabym wynikiem, bo nawet z pierwszej 20 powinno nam coś polecieć, wiecie, no 1% szans,
szans to jest bardzo dużo. Zwłaszcza jak otwieramy po 10, no to wiecie, to jednak coś tutaj powinno wlecieć, a tutaj aktualnie jest totalna lipa. Co jest? Te kredyty widzowie totalnie nie oddają. Co tu się dzieje? No które kredyty są najlepsze? Coś mi się wydaje, że najlepszy będzie fan crate do otwierania. I tak, że fan crate wygra, chyba że z time crate'a widzowie poleci nam ultimate. No to wtedy totalnie zaora fan crate'y, że wiecie, no nawet nie ma o czym mówić. Nawet jeżeli by poleciał szef Clockman, to już by było lepsze, więc słuchajcie, na pewno będzie ciekawie. Póki co Future Creator widzowie, totalnie do żadnego Goldena, więc tutaj mega lipa. No nie jestem zadowolony, masakra, totalne widzowie, ja nie mogę, ale lipa. Naprawdę, otworzyliśmy już chyba ponad setkę i nawet jednego nie mamy. Czajcie, mamy 1% na chłopa, a już otworzyliśmy jakąś setkę crate'ów i nawet nie mamy jednego. To jest naprawdę mega słaby wynik, ale dobra, spokojnie. 20 teraz widzowie leci, jednego mi się nie udało otworzyć. O, mamy chyba Goldena. Dobra, pierwszy Goldenik wleciał. No ten Golden Future Large Clockman jest droższy od Titana Fanmana, trzeba też na to patrzeć, że jednak widzowie, no tutaj lepiej to może wyglądać. Jeżeli dostanę drugiego, no to te crate'y wyprzedzą fan crate'y. Tyle powiem, że po prostu jakby liczymy tutaj tylko to, jak dobrze się otwierają, nie? Jakiego mamy farta. W tym odcinku oczywiście, bo każdy z nas ma innego farta. Ktoś może otworzyć 10 i wygrać Goldena, ktoś może otworzyć 500 i nie dostać Goldena. Chociaż jakby ktoś otworzył 500 takich Future Crate'ów i nie dostał nawet jednego Goldena, to by był najbardziej pechowym człowiekiem w TTD, naprawdę. Wtedy macie takiego pecha, że już lepiej widzowie nigdy nic nie otwierajcie, naprawdę. Tak to wygląda, totalnie. Dobra, dyszkę sobie zostawimy i uwaga, jakiś jeszcze jeden golden, no dawaj stary, dawaj, dawaj jakiegoś goldenika, widzowie, no niestety totalna lipa, jak już mówiłem. No teraz 200 krejcik, jeżeli nie dostanę goldena, to nawet dwóch, gdzie mamy po 1%, to z 200 nie dostaniemy nawet dwóch. Jeżeli nie będzie dwóch, no to uważam, że to jest takie no słabe, nie? No i widzowie, jak widzicie, niestety ja nigdy nie miałem farta do tych Future Crate'ów, więc tutaj patrząc na to, no to widzowie jeden golden średnio, ale dobra, ostatnie crate'y widzowie, ostatni opening, otwieram widzowie na start 20 crate'ów od razu, nie czekam nawet, tylko sprawdzamy widzowie to w takim szybszym tempie, no bo jakby moim zdaniem time crate'y są najmniej opłacalne, w sensie okej, one są najtańsze, no ale często nic się nie dostaje, chociaż ostatnio Drowerku dropnął z dyszki takich time crate'ów, dropnął szefa Clockmana, już nie wspomnę o tym, że chłop dostał, ej dobra, poleciał, faktycznie poleciał, właśnie go zauważyłem, dobra, mamy szefa i to Clockmana, szkoda, że nie otwieram na normalnie TTD, bo widać, że mam farta dzisiaj, jeżeli chodzi o time crate'y, bo serio, nigdy widzowie, ani na normalnym TTD, ani na, wiecie, prywatnym, nigdy nie dostałem Godli, który ma 0,01%, tutaj dosłownie jakby poleciał widzowie Ultimate jeszcze na tym odcinku, no to wtedy bym oszalał, to wtedy bym uznał na pewno tego crate'a najlepszym, już go uznam najlepszym, no i jednak mnie zaskoczył, bo zobaczcie, że time crate mamy widzowie szefa Clockmana, który na pewno jest ponad 110 tysięcy gemów wart, jeszcze jak dodamy podpis, no to takich trzech Titanów Fanmenów na pewno wartością przewyższa, więc aktualnie patrząc na to, to widzowie time crate wygrywa to starcie, no już teraz mogę to powiedzieć, ale jeszcze poczekajmy, może widzowie jeszcze bardziej nas zaskoczy. I to, co chciałem powiedzieć, no Drowerku jest takim fartem, że nie dość, że dostał widzowie Ultimate'a za 100 gemów i kilka mityczków, zrobił takiego trade'a, wariat jeden, normalnie szalony. I słuchajcie, znaczy no, generalnie to szalony jeden i drugi jest, że wiecie, że on za tyle wytradował, a że ziomek mu dał za tyle, bo to naprawdę, Ultimate jest wart 2 miliony gemów, więc ja nie wiem, czy to jakiś kopiowany był, czy jak, no sądzę, że chyba nie, no ale wiecie, no dziwne, no do gościu po prostu giga L, no a Drowerku W, także wiecie, no mega potężnie, powiem wam, że tego to się nie spodziewałem, na pewno widzieliście, no bo film tam mu się potężnie wybił, nie dziwię się, bo to widzowie jest mega tradzik, lepszy od mojego o wiele, bo wiecie, ja wydałem prawie 2 miliony gemów, żeby takiego ziomeczka dostać, także serio, zazdro do tego widzowie, jeszcze dropnął sobie szefa Clockmana, czyli te wydane 100 gemów od razu odrobił, nie, i to tak po prostu z 10 crate'ów, tak jak ja dzisiaj w sumie prawie, ja z 20 chyba, bo otworzyłem 20 naraz, tak, na początku. Więc liczymy, że z 20 crate'a dostałem szefa Clockmana. Szkoda, że tutaj otwieram. Teraz to żałuję, wiecie? Bo mogłem kupić te time crate'y na normalnym TTD. Właśnie to jest minus, że jak się fajnie tutaj coś poleci, to by się chciało widzowie wtedy na publika, ale to wiadomo, wtedy to by się chciało, ale tak to nie wiedziałem, czy dropnie. Więc widzowie, jeden szefito Clockman i to mamy Godli, który jest mega, mega drogi. Będzie bardzo długo drogi, no bo jednak widzowie ciężko go dropnąć. No 0,01%, a taki Titan Fanman 1%, Golden Future Large Clockman też ma 1%, także widzowie ostatnie crate'y otwieramy i sprawdzamy sobie to, podsumujemy i słuchajcie, o, znowu coś mamy, Large Clockmana, dobra widzowie, ten crate
wygrywa to starcie. Powiem wam, że jestem giga zaskoczony, bo Time Crate'a bym w życiu nie powiedział, że on wygra to starcie dzisiejsze, naprawdę. Totalnie, zobaczcie, mamy tak. Ogólnie z tego Crate'a, bo tak, generalnie mamy Sparklery tylko, które to są, nawet nie liczmy, bo one nie są nic warte. Titan Fanmana mamy, widzowie, trzech, bo jednego już miałem, więc liczymy, że trzech, więc w tym wypadku, no widzowie, mamy jakieś, powiedzmy tak, plus minus 60 kgemów. Goldena, widzowie, mamy jednego, to takie, nie wiem, 80 chyba chodzi, czy już mniej? Może 80k z podpisem, więc słuchajcie, no troszkę lepiej. No i mamy Szefito Clockmana, oczywiście ja mam ich tutaj dużo, i Large Clockmana, widzowie, jednego. Large Clockmana, który jest, widzowie, gdzie on jest? Gdzieś tutaj zaginął nam totalnie, patrzcie, tutaj mamy, czyli jakieś 5 kgemów plus, widzowie, 110, powiedzmy 115 kgemów, czyli tak, idąc od góry, pierwszy najlepszy crate w tym openingu, widzowie, Time Crate, drugi, widzowie, najlepszy crate w tym openingu, uwaga, uważam, że mimo wszystko Future Crate, bo Goldena szybciej sprzedamy od takiego Titana Fanmana. Znaczy, może mniej więcej w tym samym czasie bym sprzedał tak samo szybko, ale Titan Fanman będzie miał mniejszą wartość. Golden jednak, widzowie, będzie bardziej tutaj taki, no, pożądany, nie? No powiedzmy, że prawie na równi, ale mimo wszystko pierwszy crate'ik Time Crate, drugi Future Crate i trzeci, widzowie, mamy Fan Crate. I Fan Crate pewnie też jest mega fajny i polecam otwierać Fan Crate'y i, widzowie, Time Crate'y, bo Time Crate'y są gigatanie i, jak dzisiaj mi pokazało, naprawdę oddają. Potraficie dropnąć takiego godli, który wam mega odda, bo wiecie, jeden crate ich nawet po 40 gemów kupicie na normalnym TTD, co sprawia, że jest mega tanio i sobie po prostu kupujecie, no i dropniecie godli, który jest wart 120k, coś takiego, także no mówię, ostatni, widzowie, crate to oczywiście ten ze sparklerami, niestety, ale Titana Fireworka, nowego godli, się nie opłaca otwierać, poza tym serio jest totalnie mid postacią, moim zdaniem nie jest wcale jakiś wow, także tak wygląda, widzowie, ten tutaj ranking tych crate'ów.